Katarzyna Kurek, zapraszam na skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Można już jeździć aleją Wojska Polskiego. Nowe wiadukty są po odbiorach i zostały dopuszczone do ruchu. Kierowcy mają teraz do dyspozycji dwie jezdnie po dwa pasy w obu kierunkach. W sobotę 19 grudnia do ruchu został dopuszczony odcinek pomiędzy ulicą Lubelską a rondem Popiełuszki. W ramach tego samego zadania przebudowane zostały także fragmenty ulic Żółkiewskiego i Zwolińskiego. 40 lat radomianie czekali, żeby ta trasa wyglądała tak, jak wygląda dzisiaj. 5,5 km nowych odcinków dróg, łącznie to 15 km nowych jezdni, bo tych pasów zdecydowanie więcej. 10 km nowych dróg dla rowerów i ciągów pieszych. Także zupełnie nowa jakość, zupełnie nowy standard. Cała inwestycja kosztowała 140 milionów złotych. 93 miliony złotych przekazane w formie umowy pomiędzy wojewodą mazowieckim a prezydentem miasta Radomia to olbrzymie pieniądze. Ja osobiście takiego wsparcia dla żadnego samorządu nie pamiętam. Nie pamiętają tego także już bardzo długo pracujący pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Kluczowym elementem była budowa dwóch nowych wiaduktów nad linią kolejową. Powstały też drogi serwisowe oraz wloty pobliskich ulic. Tu w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości na czele z panami, z deputowanym Adamem Bielanem i panem ministrem Markiem Suskim, bo w tym newralgicznym czasie rozmawialiśmy wielokrotnie o tej inwestycji i mogłem liczyć na olbrzymie wsparcie panów. To zresztą przełożyło się na te olbrzymie pieniądze. Nawet gdzieś czytałem, że to największa dotacja na tego typu inwestycje, która popłynęła do miast na prawach powiatu, a nam się udało. Drogowcy wykonali też ciągi dla rowerzystów i pieszych. Powstały zatoki przystankowe, przy których stanęły nowe wiaty i zostały ustawione latarnie LED. Ponadto powiększone zostało rondo Popiełuszki na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 9 i 12 oraz wojewódzkiej nr 737. Odnowiono również rondo na Idalinie i odcinek Alei Grzecznarowskiego od ronda do ulicy Białej. Dobudowano drogę rowerową do Jaśminowej. Chcę przy okazji powiedzieć, że razem z panem ministrem Markiem Suskim, z panem prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem na wniosek pana prezydenta Witkowskiego czynimy starania, żeby tak było również formalnie, żeby Ministerstwo Infrastruktury uznało Wojska Polskiego za ciąg drogi krajowej nr 9. To pomoże później w przyszłości przy remontach i pomoże później przede wszystkim w budowie ewentualnego łącznika pomiędzy trasą S12 a lotniskiem. Budowa tak zwanej obwodnicy Rzeszowskiej w Radomiu rozpoczęła się w sierpniu 1976 roku. Inwestorem była Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich, zaś wykonawcą zadania rejon dróg publicznych w Radomiu. Pracę zaczęto nietypowo, bo od środkowego odcinka między ulicami Odrodzenia a Lubelską. Zapowiadano wówczas, że obwodnica ma mieć docelowo dwie jezdnie, ale zrealizowano budowę zaledwie jednej, a pod drugą pozostawiono rezerwę terenu. Trasę oddano w drugiej połowie 1980 roku i od tamtej pory planu budowy drugiej jezdni nie wykonano, aż do obecnej kompleksowej przebudowy, w ramach której trzeba było rozebrać starą drogę wraz ze zniszczonym wiaduktem nad torami i wykonać całą inwestycję od podstaw. Ponad 16 tysięcy złotych zebrano podczas internetowej aukcji Przyjaciele dzieciom malowanie bombek. Za największą kwotę, aż 2100 zł, zlicytowana została bombka od prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Radomianie po raz kolejny otworzyli swoje serca i portfele. Podczas tegorocznej edycji Przyjaciele dzieciom malowanie bombek udało się zebrać ponad 16 tysięcy złotych. Cały dochód z licytacji bombek, których autorami byli społecznicy, politycy, artyści, dziennikarze, przedstawiciele służb mundurowych, zostanie przeznaczony na pomoc Natalce Anioł, małej radomiance cierpiącej na czterokończynowe porażenie dziecięce. Mimo że licytacja odbyła się w internecie, to chętnych nie brakowało. Tradycyjnie największym powodzeniem cieszyła się bombka prezydenta Radosława Witkowskiego. Licytacja była zacięta, ale ostatecznie zakupiono ją za 2100 zł. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również bombka wykonana przez wiceprezydenta Mateusza Tyczyńskiego. Ozdoba sprzedana została za 750 zł, z kolei bombka autorstwa wiceprezydent Katarzyny Kalinowskiej poszła za 650 zł. Rodzice małej Natalki Anioł nie kryją wdzięczności za zaangażowanie
zaangażowanie w pomoc i okazane wsparcie i serce. Nawet w najśmielszych oczekiwaniach nie spodziewaliśmy się takiej hojności. Natalka, dzięki Wam niebawem będzie mogła cieszyć się nowym pionizatorem, który pomoże jej w pracy nad poprawną postawą. Bez Was nie byłoby to możliwe. Brakuje mi słów, aby powiedzieć, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi i dumni, że pochodzimy z tak cudownego miasta, z tak cudownymi mieszkańcami, napisali rodzice Natalki. 12-letni ambulans dla noworodków, którym dysponowała radomska stacja pogotowia ratunkowego, został wymieniony na nowy. Samochód trafił do stacji w ramach budżetu obywatelskiego 2020. 12-letni ambulans dla noworodków, którym dysponowała radomska stacja pogotowia ratunkowego, został wymieniony na nowy. W szpitalach w Radomiu każdego roku rodzi się ponad 3000 dzieci. Część z nich wymaga bezzwłocznie specjalistycznej opieki w ośrodkach o wyższym poziomie referencyjnym. Nowoczesny sprzęt pozwoli na zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa najmniejszym pacjentom. Noworodków, które rodzą się bądź z dużym wcześniactwem, bądź z wadami, groźnymi wiadami, które trzeba natychmiast korygować, poddawać je zabiegom operacyjnym w ośrodkach wyżej kwalifikowanych. Mamy tu wspaniałą lawetę, gdzie te dzieciaczki nie powinny odczuwać większych wstrząsów, która jest na specjalnych hydropneumatycznych podzespołach. Sam transporter ma możliwość wjeżdżania do karetki. Karetka neonatologiczna to karetka wysokospecjalistyczna, posiada m.in. transporter elektryczny do platformy z inkubatorem, inkubator transportowy, respirator i kardiomonitor. Sprzęt się i sama karetka już wyeksploatowała, sprzęt był cały czas w pełni sprawny i dostępny. Natomiast to już jest kolejna generacja, gdzie mamy dużo nowocześniejsze aparaty, które pozwalają na bezpieczniejsze i lepsze dbanie o tych najmłodszych. Zakup karetki został zrealizowany w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Jej całkowity koszt to ponad 943 tysiące złotych, z czego miasto sfinansowało ponad 80% inwestycji. 140 tysięcy złotych to środki własne stacji pogotowia. Przez ostatnie 6 lat udało nam się pozyskać 15 nowych, nowoczesnych, bezpiecznych ambulansów, a w planach mamy kolejne zakupy, już mamy zagwarantowane, panie prezydencie, 3 karetki, tak? 3 karetki mamy już zagwarantowane ze środków zewnętrznych, ze środków budżetu państwa, co szczególnie cieszy. To widać, że zarówno nam, władzom miasta, jak i mieszkańcom zależy, żeby ta opieka zdrowotna w naszym mieście wyglądała jak najlepiej. Zespół N udziela pomocy w chwili nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka od chwili jego urodzenia do ukończenia 4 tygodnia, w uzasadnionych przypadkach do ukończenia 1 roku życia. Zespół N zapewnia pomoc, opiekę pacjentom, którzy wymagają przewiezienia do szpitala, w tym także do szpitala o wyższym poziomie referencyjności. Zespół neonatologiczny tworzą lekarz neonatolog, położna i kierowca lub ratownik medyczny kierowca. Ulica Marii Fołtyn doczeka się remontu. Po około 40 latach eksploatacji nawierzchnia z płyt betonowych jest w opłakanym stanie. W przyszłym roku to się zmieni, bo Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Fołtyn na całej jej długości. Ulica Marii Fołtyn znajduje się w strefie przemysłowej. Choć strefa przemysłowa przez lata w tym rejonie się rozwijała, powstawały nowe zakłady, to stan nawierzchni z roku na rok stawał się coraz gorszy. Po intensywnych opadach deszczu ulica niejednokrotnie tonęła w wodzie. O remoncie ulicy Fołtyn mówiło się od dawna, zabiegali o niego zresztą sami przedsiębiorcy. W końcu po około 40 latach ulica doczeka się remontu. To jest bardzo ważna dla miasta inwestycja, ale przede wszystkim jest bardzo ważna dla przedsiębiorców, którzy działają w tej północnej strefie przemysłowej Radomia. Mam nadzieję, że dobry, nowoczesny układ drogowy w tym miejscu pozwoli ochronić te miejsca pracy, które już są, a jednocześnie da szansę przedsiębiorcom na rozwój swoich biznesów i tworzenie nowych, dobrze płatnych miejsc pracy. Przebudowa obejmie praktycznie cały odcinek ulicy Fołtyn, z wyjątkiem krótkiego fragmentu przed światłami, przebudowanego przy okazji modernizacji ulicy Kozienickiej. Wykonawca prac będzie musiał również przebudować pętlę autobusową przy ulicy Holszańskiej. Zamiast betonowych płyt przedsiębiorcy, ich klienci będą mieli wygodny dojazd nową asfaltową drogą, to ponad kilometr tego odcinka, ale również chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, nowa kanalizacja i również zatoki parkingowe, także droga o normalnym europejskim standardzie, taka jak powinna prowadzić do nowoczesnych firm.
Po remoncie ulicy zyskają nie tylko przedsiębiorcy, ale również dzięki inwestycji poprawi się też bezpieczeństwo pieszych i skróci się też czas przejazdu autobusów komunikacji miejskiej linii 10. Dodatkowo ulica Fołtyn stanie się alternatywną trasą łączącą ulicę Kozienicką z Żółkiewskiego z pominięciem ronda Kozienickiego. Na oferty w przetargu MZDiK czeka do 29 stycznia. Zwycięzca będzie miał czas na realizację zadania do 15 listopada 2021 roku. Oddział ginekologiczno-położniczy w szpitalu na Józefowie wstrzymał przyjęcia nowych pacjentek w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną. Z informacji przekazanych przez zarząd szpitala wynika, że porodówka zacznie normalnie funkcjonować tuż po świętach. W komunikacie nadesłanym przez zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu czytamy, że o sytuacji na oddziale ginekologiczno-położniczym i trakcie porodowym zostały poinformowane odpowiednie instytucje nadzorujące funkcjonowanie szpitala, a porodówka od początku epidemii przyjęła na siebie obowiązek świadczenia usług zdrowotnych kobietom rodzącym i z chorobami ginekologicznymi z całego Radomia i obszaru dawnego województwa radomskiego oraz że szpital realizował swoje zadania z powodzeniem. Władze szpitala piszą, że w związku z sytuacją epidemiologiczną wstrzymane zostały przyjęcia nowych pacjentek, a tuż po świętach planowane jest rozpoczęcie pracy w normalnym trybie. Zarząd szpitala informuje również, że ciężarne radomianki i mieszkanki powiatu mogą korzystać z pomocy personelu oddziału ginekologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Po nowym roku do strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Radomiu zostanie włączonych 5 ulic. Zgodę na poszerzenie strefy dali radni. W strefie płatnego parkowania niestrzeżonego miałoby się znaleźć dodatkowo 5 ulic. Wareńskiego od ulicy Mickiewicza do ulicy 25 Czerwca, 25 Czerwca od ulicy Żeromskiego do Beliny Prażmowskiego, Malczewskiego od ulicy Reja do Keleskrauza, Niedziałkowskiego od ulicy Żeromskiego do ulicy Keleskrauza i Wyszyńskiego od ulicy Sienkiewicza do ulicy Wareńskiego. W uzasadnieniu projektu uchwały napisano, że o powiększenie strefy wnioskowali sami mieszkańcy, więc część radnych Prawa i Sprawiedliwości chciała zobaczyć te pisma. Projekt uchwały w sprawie powiększenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego trafił na sesję Rady Miejskiej 14 grudnia. W głosowaniu za powiększeniem strefy opowiedziało się 11 radnych. Przeciw było 9, a 7 wstrzymało się od głosu. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a więc po nowym roku. Pasaż Andrzeja Wajdy to artystyczna odpowiedź na decyzję radnych Prawa i Sprawiedliwości, a zarazem akcja Piotra Lutyńskiego i Zbigniewa Belowskiego. Zbigniew Belowski i Piotr Lutyński postanowili odpowiedzieć na decyzję radnych PiS, którzy nie zgodzili się na nadanie jednej z ulic imienia Andrzeja Wajdy. Powiem wprost, że zbulwersowało nas to bardzo, chociażby dlatego, że Andrzej Wajda jako honorowy obywatel miasta Radomia jest jednym z pomysłodawców najważniejszych realizacji projektu elektrownia. Był członkiem komisji konkursowej. Był również człowiekiem, który podarował dla Radomia bardzo wiele swoich dzieł, jak też dzieł innych artystów, które posiadał we własnej prywatnej kolekcji. Elektrownia wpadła na pomysł utworzenia pasażu. Nie będzie on miał żadnego znaczenia prawnego, ale stanie się symbolem. Ten pomysł przyszedł mi do głowy błyskawicznie, jako że znam Piotra Lutyńskiego, wiem jakie realizacje realizował, ale on sam o tym powie. Postanowiliśmy zareagować w sposób artystyczny. Piotr Lutyński jest związany z krakowskim Świadkiem Artystycznym. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, wykonuje instalacje, a nawet szuka inspiracji w muzyce eksperymentalnej. Akcja elektrowni od razu go zainteresowała. Ta płyta, ta emalia jest tylko sygnałem i informacją i tym, co jest istotne, żeby nie zapominać o osobach, które odeszły i o tym, że Andrzej Wajda wpłynął na naszą wyobraźnię. Na tą wyobraźnię zbiorową, ale też indywidualną i każdy z nas tutaj stojących, myślę, zdaje sobie z tego sprawę, jakie znaczenie miała ta osoba. Pasaż Andrzeja Wajdy stał się faktem, będzie przypominał o dorobku artystycznym Andrzeja Wajdy, o filmach, które reżyserował, ale i o jego malarstwie, a przede wszystkim o tym, jakim był człowiekiem. To przejście, które nie jest jeszcze przejściem, ale mam nadzieję, że za pewien czas, po remoncie i po przebiciu przez ulicę Narutowicza będzie rzeczywiście pasażem, a my dzisiaj w sposób honorowy i artystyczny, wykorzystując umiejętności plastyczne Piotra, nadaliśmy temu miejscu honorowy tytuł pasażu Andrzeja Wajdy.
Andrzej Wajda urodził się w 1926 roku w Suwałkach. Zmarł w 2016 roku w Warszawie. Dzieciństwo i młodość spędził w Radomiu. W 2000 roku otrzymał nagrodę Oscara za całokształt działalności filmowej. Przemysław Czaja wygrał konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Takiego wyboru dokonała komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele władz miasta, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, stowarzyszeń bibliotekarzy. Prezydent Radosław Witkowski przyjął rekomendację komisji konkursowej. Przemysław Czaja pochodzi z Gdańska, ukończył studia magisterskie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zarządzania instytucjami kultury. Jest w trakcie robienia doktoratu z literaturoznawstwa, pracował m.in. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Pełnił także funkcję koordynatora do spraw społeczno-gospodarczych w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Przemysław Czaja zastąpi na tym stanowisku dotychczasową dyrektorkę Annę Skubisz-Szymanowską, która pełniła funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej przez 24 lata. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na pogodę. Do zobaczenia.